O Zofii Sokolnickiej, nauczycielce, mistrzyni szyfrów i posełce, będę dzisiaj rozmawiała z panią Olgą Wiechnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Olgo, jest pani absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Szkole Reportażu. Jest pani dziennikarką i redaktorką, której artykuły można znaleźć w poczytnych czasopismach kobiecych, ukazujących się na polskim rynku. Ale jest pani również autorką reportażu historycznego Posełki, 8 pierwszych kobiet. I właśnie o tej książce, o głównych bohaterkach, a głównie o Zofii Sokolnickiej, chciałabym dzisiaj z panią porozmawiać. Bardzo się cieszę. Pani Olgo, skąd pomysł na napisanie takiego reportażu, takiej książki? Kiedy zaczynałam pracę nad książką, w ogóle byłam, jak pani wspomniała, w Polskiej Szkole Reportażu. Tam z jednym z zadań było napisanie dłuższego tekstu i szukając tematu, natknęłam się na informacje o pierwszych kobietach w polskim Sejmie. Były to akurat rok 1917, więc zbliżały się obchody stulecia niepodległości. No i wśród różnych, a jednocześnie też stulecia wywalczenia przez Polki praw wyborczych. Wśród różnych informacji, które zwykle jednak kończyły się na tym, że Polki te prawa dostały, że to tak wcześniej, tak wspaniale, a potem już żyły długo i szczęśliwie. I właściwie nic, co potem się nie pojawiało. Natknęłam się natomiast na informację o tym, że w tym pierwszym Sejmie pojawiło się 8 kobiet i ponad 400 mężczyzn. I wydała mi się ta informacja wyjątkowo ciekawa, bo uświadomiłam sobie, że tak naprawdę to, co przedstawiano jako koniec historii, czyli to nadanie praw, było początkiem tej historii, bo to, co realnie wpływa na życie kobiet, to są prawa zawarte w kodeksach cywilnym, prawnym i o to, jak te prawa wyglądały, już potem walczyły w Sejmie właśnie te pierwsze wybrane kobiety. Tak jak pani wspomniała, tak naprawdę kobiety wywalczyły sobie te prawa. To nie było im danie tych praw przez mężczyzn, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby mężczyźni chcieli oddać prawa, które im bardziej przysługują, kobietom. No tak, władzą nikt nie dzieli się chętnie, a to jednak tak, te prawa to jest kwestia dostępu do decydowania o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, a więc władzy. Też mnie uderzyło to, że ja w ogóle tych nazwisk nie znam, że jedyne, które mi się wydaje gdzieś tam znajome, to była Zofia Moraczewska, ale tylko dlatego, że to jej mąż był pierwszym premierem II Rzeczpospolitej. No i może Gabriela Balicka, też ze względu na jej męża, a pozostałe te kobiety w ogóle nic mi nie mówią. I też jak pytałam ludzi wokół, też niewiele mówiły komukolwiek, a właściwie nic nie mówiły nikomu. Tak, a o tym, że te prawa Polki wywalczyły, tak, to zdecydowanie jest prawda i sama dawniej używałam terminu dostały, teraz tego nie robię, bo no, praw się nie dostaje, o prawa się walczy. I polskie kobiety walczyły o nie bardzo długo i to też była specyficzna sytuacja, bo była to oczywiście sytuacja zaborów, gdzie z jednej strony znacznie trudniej było domagać się swoich praw, chociażby dlatego, że w ogóle jakiekolwiek gromadzenie się, zwłaszcza tutaj na terenie byłego zaboru pruskiego, było nielegalne i niebezpieczne. Też te realia były szczególnie trudne, bo no w Galicji panowała jednak pewna tolerancja. W zaborze rosyjskim jest takie powiedzenie dotyczące Rosji, że surowość jej praw jest zawieszona przez niekonieczność ich stosowania, więc tamten system był brutalny, ale był bardzo dziurawy. Natomiast tutaj zrzeszanie się jakiekolwiek było niebezpieczne, było zakazane. Więc tym bardziej ta walka była trudna. Te różne niepodległościowe działania bardzo te kobiety przygotowały na to, co później, ale też jednocześnie Polki słyszały bardzo często te emancypantki pierwsze, że to jest bardzo egoistyczne zajmować się swoimi prawami podczas gdy cały naród cierpi i że przyjdzie na to czas później. Oczywiście ten czas później by nie nadszedł, trzeba to o swoje prawa, trzeba się domagać, trzeba nie walczyć. Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się 26 stycznia 1919 roku. I
Tutaj warto jest podkreślić, że one odbyły się w poszczególnych okręgach wyborczych i frekwencja wynosiła 70-90%, czyli były to tak naprawdę wybory, na podstawie których można powiedzieć, że społeczeństwo zaangażowało się. I tutaj też warto podkreślić, że kobiet to było około 50-60%, które głosowały. Tak jak wspomniałyśmy, były to wybory, po raz pierwszy mogły kandydować kobiety. I w związku z tym też kobiety zaangażowały się w tym. Po I wojnie światowej ogólnie zginęło około miliona ludzi, w tym większość mężczyzn. Więc ci ludzie, którzy zostali posłowie, którzy zostali wybrani do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, dostali olbrzymie poparcie społeczeństwa. I to trzeba podkreślić. I te kobiety, bo tak naprawdę w tym pierwszym posiedzeniu wzięło udział 5 kobiet, prawda? Tak. Tam była Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Gabriela Balicka, Zofia Moraczewska, żona pierwszego premiera Jędrzeja Marczewskiego oraz Maria Moczydłowska. Jeszcze wtedy wśród tych kobiet nie było 3 posłanek z Prus. One dopiero w wyborach 1 czerwca 1919 roku otrzymały zgodę i mogły wtedy, zostały wybrane do tego, żeby reprezentować kobiety na Sejmie. Tak, no te ziemie jeszcze wtedy polskie nie były, tych losy się dopiero decydowały, więc one dołączyły do swoich 5 koleżanek trochę później. No i to też jest, to się wiąże z wątkiem tego wywalczenia praw w ten sposób, że no Polska była w sytuacji takiego nowego początku i wydaje mi się, że łatwiej jest wtedy ten porządek poprzedni podważać i wprowadzać różne prawa, różne zmiany. Stąd też to nasze takie dość szybki sukces w tym równouprawnieniu faktycznym. I co ciekawe, też właśnie Polki jednocześnie wywalczyły prawa czynne i bierne, co nie zdarzało się w wielu innych krajach tak od razu. To znaczy mogły nie tylko głosować, ale także kandydować w wyborach. No i faktycznie po pierwsze głosowały no, masowo, jak sobie pomyślimy o frekwencji w różnych innych wyborach, więc tego prawa skorzystały czynnego. Z kolei ze sprawem biernym, czyli tym, żeby na listach się znaleźć, było im znacznie trudniej, bo podkreślały wówczas środowiska kobiece, że nawet jak kobiety na listach się znajdują, to przeważnie znajdują się na tyle nisko, żeby nie miały szans wejść do Sejmu, bo oczywiście nie wszystkim przyznanie Polkom praw wyborczych się podobało, i tych czynnych, i tych biernych. Więc te, które już na tych listach się znalazły na tyle wysoko, że miały jakąkolwiek realną możliwość wejścia do Sejmu, to były kobiety bardzo w swoich środowiskach zasłużone, działające od wielu, wielu lat. Więc one to naprawdę wypracowały, a też warto dodać, że nie miały możliwości zdobycia wcześniej takiej politycznego doświadczenia, bo mężczyźni byli posłami w sejmach, czy to austriackim, w różnych zaborczych instytucjach ustawodawczych, mężczyźni działali. Kobiety takiej możliwości nie miały, więc no, tym bardziej ta droga do Sejmu była dla nich trudna. No właśnie, tak jak już wspomniałyśmy, w czerwcu przyłączyły się jeszcze, znaczy zostały wybrane Zofia Sokolnicka, Franciszka Wilczkowiakowa i Anna Piasecka, one były tutaj z ziem pruskich. I trzeba powiedzieć, że w Sejmie ich głosy się tak mniej więcej rozłożyły, czyli były 3 panie z prawicy, 2 chyba bodajże z centrum i 3 z lewicy, także mniej więcej te głosy się ułożyły porówno. I pomimo tego, że reprezentowały różne partie polityczne, to jednak w tym pierwszym Sejmie Ustawodawczym jest ciekawe to, że one się wspierały w pewnych sprawach, nie walczyły ze sobą, prawda? Tak, to było dla mnie bardzo budujące, jak to śledziłam, że potrafiły się dogadać. One naprawdę były, no było im daleko do siebie, bo jak sobie pomyślimy o Gabrieli Balickiej, dobrej znajomej Romana Dmowskiego, czy Moraczewskiej, czyli bliskiej współpracowniczce Piłsudskiego, wysoko we władzach partii socjaldemokratycznej, no to naprawdę daleko mają do siebie, a mimo to szanowały się, współpracowały, dogadywały się, no różniły się w wielu kwestiach, na przykład poglądu na miejsce religii w szkole i dyskutowały o tym, ale w sprawach, które uważały za ważne dla interesu publicznego, ważne dla kobiet, współpracowały, działały razem. Ja pamiętam, jak
Czytałam, dowiadywałam się o ich pierwszych działaniach i wśród pierwszych ich wspólnych przedsięwzięć było wprowadzenie ustawy antyalkoholowej, nazwanej Lex Moczydłowska od najmłodszej z pierwszych posłanek Marii Moczydłowskiej. I w pierwszej chwili myślałam, że może to jest dowód na konserwatyzm tych kobiet, przed którym przestrzegano. Jakby jednym z argumentów, że może, nie warto kobietom przyznawać, to był tak w niektórych środowiskach, przyznawać praw wyborczych, jest to, że będą, że mają bardzo konserwatywne poglądy. Więc akurat nie byłoby w interesie lewicy przyznawanie kobietom praw wyborczych, ale okazało się, że to zupełnie nie było powodem, dlaczego one tak bardzo walczyły o ustawę antyalkoholową. Powodem było to, żeby realnie zmieniać los kobiet. Alkoholizm w Polsce był wtedy ogromnym problemem, też nowo rozpoznanym, dopiero sobie zdawano sprawę z tego uzależnienia, a jednocześnie był problemem dotykającym kobiet przede wszystkim, bo to one były ofiarą przemocy. To one musiały zapewnić byt, ochronę, wyżywienie sobie i swoim dzieciom, a to one nie mogły odejść od mężów, a nawet gdyby się prawnie nie mogły się z nimi rozwieść, a nawet gdyby się zdecydowały od nich odejść, to absolutnie wszystkie prawa opiekuńcze należały do ojców, nie mogłyby zabrać dzieci i odejść. Prawo im na co zabraniało. No więc ograniczenie sprzedaży alkoholu, uważane za wielu za bardzo restrykcyjne, a ono dotyczyło zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim czy pod zastaw i alkoholu powyżej chyba 60%, więc to naprawdę nie były tak restrykcyjne przepisy. Ten los kobiet naprawdę poprawiło takie jakby tylne wejście do tego polepszenia to było. A oczywiście krytykowano je za to, wyśmiewano się z nich w Sejmie. Koledzy posłowie proponowali, żeby to potem uczcić, idąc, zapraszając posłanki na kieliszek wódki w barze sejmowym, który to kieliszek wódki potem w żargonie sejmowym nazywano szybką moczydłowską na pamiątkę inicjatorki tego całego przedsięwzięcia. I to jest tak, to jest świetny przykład tego, jak one razem współpracowały, żeby konsekwentnie przeprowadzić coś, co uważały za ważne dla interesu całego narodu, bo w kraju, w którym był realny głód i ludzie umierali z głodu, zboże przerabiało się na wódkę zamiast nim żywić. No to jest przykład, jak im się udało. W swoich mowach parlamentarnych wypowiadały się, tak jak pani wspomniała, właśnie w sprawach walki z alkoholizmem, ale również nauki i edukacji. I tutaj dotykamy naszej posłanki Zofii Sokolnickiej. Tak. Zofia Sokolnicka urodziła się 15 maja 1879 roku w Krakowie. W Krakowie właśnie, a nie w Poznaniu, ale całe jej życie było związane jednak z Poznaniem i z Wielkopolską. Była córką Stanisława Sokolnickiego Herbunowina i Stanisławy Zmoszczeńskich. Pochodziła ona z takiego domu o tradycjach patriotycznych. Jej dziadek walczył w powstaniu styczniowym, listopadowym dziadek, ojciec w powstaniu styczniowym i razem ze swoimi braćmi. Tam było bodajże 9 Sokolnickich, którzy walczyli w powstaniu styczniowym i ojciec akurat przeżył, ale krewni chyba 4 zginęło, 3 zostało ciężko rannych. No właśnie, Zofia Sokolnicka urodzona w Krakowie, ale tak jak wspomniałam, życie ją połączyło z Poznaniem, miała 2 starsze siostry i one uczyły się w Poznaniu. W wyższej szkole żeńskiej imienia Anny i Anastazji Danysz. Następnie ta szkoła została zamknięta i one same prowadziły tą szkołę. Pani Olgo, co możemy powiedzieć o tej Zofii Sokolnickiej w tych najwcześniejszych latach jej życia? W tym, kiedy miała 20 kilka lat, kiedy te jej zainteresowania nauką, zainteresowania tymi biednymi ludźmi się rozpoczęły? No na pewno pochodziła z domu o bardzo silnych tradycjach patriotycznych. Ale nie tylko takiego docenieniu, jakiegoś zrywu z bronią w ręku i takiej spektakularnej walki, ale też takiej bardzo cichej, konsekwentnej pracy. Ona zresztą bardzo, też ludzie, którzy ją znali, podkreślali, że ona bardzo tak właśnie umiała działać w cieniu, nie eksponować się, co z jednej strony było wymogiem ówczesnych realiów zaboru pruskiego, a z drugiej też taką wpajaną kobietom praktyką, że to, o czym to one robią, nie należy mu się tym chwalić, nie należy o tym opowiadać, chełpić się, więc ona była podwójnie predestynowana do takiej bardzo skutecznej, ale bardzo cichej pracy i no na pewno ta
ta edukacja, którą sama odebrała, a którą potem niosła dalej, jest ważna też o tyle, że odbywała się w bardzo trudnych warunkach. W roku, w którym ona zaczęła szkołę, w szkole wyższej dla panien. Wyższej nie znaczy, że umożliwiającą studia wyższe, bo to była po prostu szkoła ponad elementarna. W tym samym roku minister edukacji w rządzie Bismarcka odbył taką wizytację po szkołach, żeby je zmodernizować. Zarządził lepsze oświetlenie, więcej lekcji gimnastyki, ale też to modernizowanie miało polegać na obniżeniu poziomu edukacji dziewcząt. Wychodzono z założenia, że one przecież i tak nie będą się dalej uczyć, po co obciążać ich biedne umysły, na studia nie pójdą, więc ten poziom edukacji obniżano. Poza tym też zakazano w momencie, kiedy ona tą edukację zaczynała prowadzenie lekcji po polsku innych niż lekcji religii. No a właściwie gdy wybuchła pierwsza wojna, to już żadnej szkoły dla dziewcząt w Zaborze Pruskim nie było. Zofia potem, jak skończyła sama szkołę sióstr Danysz, razem z siostrami w swoim mieszkaniu prowadziła takie prywatne gimnazjum. To w ogóle jest tak, to bardzo trudny i ważny moment dla Poznania i dla tych terenów, bo to jest taki przykład, bardzo, bardzo dobrym przykładem jest, były obchody rocznicy powstania Kościuszkowskiego z kolei, kiedy rozdawano dzieciom ulotki patriotyczne. Oczywiście to też było nielegalne, ale rozdawano dzieciom ulotki patriotyczne w języku polskim i zorientowano się, że te dzieci polskiego nie znają. Więc Towarzystwo Warta, które się wówczas zawiązało, co ciekawe, to była pierwsza w pełni kobieca organizacja, bo wcześniejsze zawsze miały w zarządzie jakichś mężczyzn, którzy kontrolowali i nadzorowali i pracę. To była w pełni kobieca organizacja, która postawiła sobie za cel edukację dzieci. I Zofia prowadziła ją, tą konspiracyjną pracę w dziedzinie tajnego nauczania na każdym szczeblu. To znaczy ona zarówno organizowała sieć kobiet, które te dzieci pozyskiwały, że tak powiem, do nauki, bo wcale nie było oczywiste, że rodzice się chętnie godzili na to, żeby ich dzieci się uczyły polskiego, bo to było niebezpieczne. Ona też pisała rymowanki, elementarze, ćwiczenia rozpisywała, bo wiele tych kobiet, które się godziły uczyć dzieci, też nie miało przygotowania pedagogicznego. To było na wielu, wielu etapach ogromna praca. Ona też organizowała pracę takiego tajnego kuratorium, które prowadziło kursy gimnazjalne, licealne, przygotowania do matury. To było wszystko takim ogromnym przedsięwzięciem, bardzo zakonspirowanym i bardzo sprawnie działającym. No właśnie, warto podkreślić o tych towarzystwach. To było Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego Pouczania się i Opieki nad Dziećmi Warta. Mhm. I dla rodziców od 1909 roku właśnie Biuro Porady Rodzicielskiej, po to, żeby edukować rodziców, jak oni mają pracować z dziećmi. I warto tutaj podkreślić, wkrótce do tego towarzystwa zapisało się 50 pań, a chyba w ciągu roku było tam 1000 dzieci. Także pomimo tego strachu przed tym, żeby uczyć się języka polskiego, było zainteresowanie świadczące o tej polskości jednak w Wielkopolsce. I tutaj warto też, myślę, wspomnieć o tej książce przygotowanej wspólnie z Marią Bronsfordówną, ten podręcznik dydaktyczny, jak uczyć dzieci pisać i czytać po polsku. Bo to też uważam, że tak, tutaj... Tak, no właśnie, bo to nie jest tylko tak, że... Znaczy, oni nie miały nic, te pomoce naukowe były niezbędne, więc no naprawdę było na każdym szczeblu trzeba było tą edukację przygotować. Poza tym no, Zofia też sobie zdawała sprawę z tego, że ta edukacja nie jest tylko potrzebna Polakom do bycia Polakami, ale też kobietom do bycia ludźmi. A dziewczynki, kobiety miały szczególnie trudną sytuację. Zofia też wiedziała, że no, muszą być w stanie kobiety się jakoś utrzymać, a no, ponieważ nie mogą się edukować, nie mają bardzo ograniczone możliwości pracy. Najpowszechniejszym zajęciem kobiet było wobec tego praca nauczycielki, ale z kolei to była praca bardzo niebezpieczna. No bo właśnie uczenie polskiego no było zabronione. Zresztą nawet w szkole, w której się Zofia uczyła, w szkole sióstr Danysz, oficjalnie uczono się w języku niemieckim, ale oczywiście nielegalnie uczono się po polsku. Kiedy pojawiała się kontrola, no to wszystkie zeszyty lądowały gdzieś w jakimś koszu na brudną bieliznę, czy gdzie się dało je schować.
Więc to było takie ciągłe podejmowanie ryzyka, właśnie nawet od najmniejszego szczebla, właśnie takie dystrybuowanie tych książek. Ona zresztą prowadziła z siostrami w swoim domu wypożyczalnię książek po polsku. Ona przyjmowała też wycieczki młodzieży z Niemiec, polskiego pochodzenia, żeby mogła pooddychać polskością, jak to się mówiło. Zachowało się zresztą takie zdjęcie, jedno z nielicznych związanych z Zofią Sokolnicką i działalności grupy kobiet w sukniach, długich kapeluszach pod krzyżem na Giewoncie. Więc to była taka bardzo, bardzo wieloaspektowa działalność. Właśnie, wspierała bardzo kobiety. To dla nich właśnie stworzyła Czytelnie dla Kobiet, Towarzystwo Śpiewaczy Lutnia, Towarzystwo Pedagogiczne, a także Znicz. To jest ważna sprawa. Spółka do organizowania polskiego przemysłu domowego. Czyli po to, żeby zaangażować kobiety, żeby jednak one mogły pracować, wykonywać, tak? No, zdawały sobie sprawę te moje bohaterki, bo to nie tylko Zofia, że podstawą wszelkiej niezależności, wszelkiej samodzielności jest niezależność ekonomiczna, więc kobiety przede wszystkim muszą mieć możliwość edukacji, którą miały ograniczoną mocno, ale coraz jakby udawało się troszeczkę to rozszerzać tę możliwość, oraz możliwość pracy, no a bez edukacji tą pracę, no marne są szanse. Najpowszechniejszym zajęciem kobiet było wówczas praca służącej, niewykształconych kobiet, no a tych wykształconych no nie było tak dużo, praca służącej, która w bardzo szybkim, w bardzo wielu przypadkach i szybkim tempie zamieniała się później w pracę prostytutki, bo obowiązująca wówczas w społeczeństwie podwójna moralność mówiła, że no, panicz powinien się przed ślubem wyszaleć, wyszumieć, no a z kim, no, z prostytutką to może trochę niebezpiecznie, najlepiej ze służącą. I kiedy taka służąca zachodziła w ciążę, no to trafiała na bruk, a prawo ówczesne broniące rodziny zabraniało kobiecie, matce dziecka nieślubnego dochodzenia ojcostwa, więc taka kobieta była skazana nie tylko na taki ostracyzm społeczny, ale też prawnie zupełnie nie miała żadnych możliwości ratunku. Porzucenie dziecka w jakimś domu dziecka w przytułku było też, to było nielegalne, była za to też kara więzienia, więc zresztą to wcale nie musiało polepszać losu takiego dziecka, bo no, śmiertelność takich dzieci była ogromna i los kobiet, zwłaszcza tych matek nieślubnych dzieci, był dramatyczny. No i te moje bohaterki właśnie z tego sobie bardzo dobrze zdawały sprawę i bardzo różne ich działania miały na celu zmianę sytuacji kobiet, a właśnie no, najlepiej, najłatwiej, najpewniej tą zmianę można dokonać właśnie dając im dostęp do edukacji, a potem pracy. Zofia Sokolnicka od 1915 roku, czyli od okresu wybuchu I wojny światowej, zaangażowała się, pracowała dla Centralnej Agencji Polskiej w Lozanie. Była tak nazwana Agencją Lozańską. Ta agencja, ona miała za zadanie informowania państw zachodnich i prasy europejskiej o sytuacji w zaborze pruskim. 15 sierpnia 1917 roku w Lozanie, właśnie w Szwajcarii, pod przewodnictwem Romana Dmowskiego powstał Komitet Narodowy Polski. Zofia Sokolnicka pełniła funkcję łączniczki, kurierki, emisariuszki. I tutaj właśnie wchodzimy w ten element Zofii Sokolnickiej szpiega. Mm-hmm. Prawda? Czy możemy tak, poruszyć jak najbardziej, to jest bardzo ciekawy wątek. Tak. Zofia Sokolnicka związana była ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym. Znała się zresztą z Dmowskim osobiście. I w czasie wojny zaangażowała się bardzo w działalność konspiracyjną. Miała fotograficzną pamięć, co pozwalało jej na przemycanie w głowie tajnych dokumentów, planów, informacji, wiadomości przeróżnych. Miała też dobry pretekst, żeby przekraczać granice. Chorowała bowiem nawet nie wiem od którego momentu, ale już od jakiegoś czasu miała problem ze wzrokiem, który się bardzo pogarszał, więc jeździła do Lozanny pod pretekstem kuracji. I dzięki temu, że miała tą fotograficzną pamięć, nie musiała przywozić ze sobą żadnych dokumentów. Gdy docierała na miejsce, zamykała się w pokoju i nie wychodziła z nikim, nie rozmawiała, żeby to wszystko, co ma w pamięci zapisane, przelać na papier. A potem, to też jest bardzo ciekawy wątek, pisała do kraju szyfrowane listy, które no, udawały takie
zupełnie niewinne informacje o tym, co u kogo słychać, jakie wieści, jakie plotki, a pod różnymi postaciami, hasłami kryły się postaci, polityki, kraje różne. Już teraz nie pamiętam, ale może ma pani, tak? W związku właśnie z tym, o czym mówimy, stworzyła swój własny alfabet. Ten alfabet się zmieniał. Ja tutaj pozwoliłam sobie przygotować kilka takich sformułowań, które funkcjonowały w tym alfabecie. Na przykład Polska to było słońce, Francja roślinność, Włochy kwiaty, Rumunia jezioro, Ameryka jutrzenka, miłość ludzka, nadzieja Marynia, czyli imiona sióstr, wiara siostra, spokój Witoldek, to był ich kuzyn, pewność matka i na przykład ofensywa na wschód, podróż Witolda do Pigłowic, czyli do tej miejscowości, z której one tam pochodziły, z tego majątku. I ten alfabet się zmieniał, prawda? Bo on nie mógł być taki sam. Nad tym pracowała Wanda Brzeska, doktor Wanda Brzeska przy Ogrodowej, bo one tam przecież rozpracowywały cały ten system szyfrowania. I tak jak pani wspomniała, to jest po prostu fenomen. Pamięć Zofii Sokolnickiej, która potrafiła to wszystko pisać, zapamiętać, przekazać te informacje zgodnie z tym alfabetem i tak naprawdę przechodząc przez granicę, gdzieś tam przez Niemcy do Francji, do Paryża, nikt nie przypuszczał, że ona prowadzi taką grę, prawda? Przeciwko Prusom. No właśnie. Tak, to raz, że przejeżdża, przewożąc w głowie ten informacje, a dwa, że właśnie pisze te listy, w których nie wiem, bo były różne kody. Był kod kulinarny, w którym tam socjaliści to jakieś sosy, ktoś tam kwasy tłuszczowe, jakby przeróżne dość zabawne w sumie kody i szyfry. Bardzo mi się podobało, że niepodległość była emancypantką, więc kiedy była mowa o jakiejś emancypantce, to była to zaszyfrowana informacja o niepodległościowych dążeniach. I tak, ona pisała te listy w kraju, rozszyfrowywano je, potem dyktowano odpowiedź, którą zaszyfrowywano znowu na niewinne informacje o towarzyskich różnych koligacjach i wydarzeniach. No i w ten sposób zachowana była łączność między krajem a Zachodem, co było bardzo ważne, bo no niespecjalnie wtedy kraje zachodnie Polski tak naprawdę interesował. Nawet sami Polacy jeszcze niespecjalnie wierzyli w to, że niepodległość, taka pełna niepodległość jest możliwa. Raczej wierzono w jakiś sojusz z którymś państwem zaborczym. Państwa zaborcze nawzajem przypominały, kto tu jest wrogiem. Rosjanie przypominali Grunwald, Niemcy przypominali Syberię i zesłania i tak dalej. I to, żeby uświadomić też te zachodnie siły o tym, jak wygląda sytuacja w kraju, było bardzo ważne i ona miała w tym ogromny udział. To oczywiście mogła w każdej chwili przypłacić śmiercią, bo to była działalność szpiegowska. Zresztą policja trafiła na jej trop. Zachowały się w archiwach policyjnych informacje o tym, że policja poznańska jest proszona o to, żeby się jej przyjrzeć i ją śledzić. Na szczęście nie doszło do dekonspiracji i ona mogła tą działalność cały czas prowadzić. Natomiast jej wzrok faktycznie rzeczywiście bardzo się pogarszał i oprócz tych listów szyfrowanych w archiwum akt nowych zachowały się teczki też z jej listami prywatnymi, które są bardzo wzruszające, bo kiedy jej matka pisze do niej listy, to są, pisze wielkimi literami, w jednym wierszu mieścią się najpierw trzy słowa, a kiedy u Zofii jest akurat jej siostra i matka pisze listy, wiedząc, że siostra je odczyta, pisze normalnie, więc też widać wtedy tą skalę w tym różnicy rozmiaru liter, jakie matka stawia na kartkach listów do córki. I ten wzrok się faktycznie pogarszał, ona też szukała różnych sposobów na wyleczenie, nie znalazła, a mimo to pracowała bardzo intensywnie, była najaktywniejszą z tych pierwszych posłanek. Roman Dmowski pisał ogólnie z podziwem o emisariuszach, którzy działali tam właśnie w Lozanie, i o Zofii Sokolnickiej napisał: Zofia Sokolnicka, która przewoziła obszerną korespondencję w sposób najbardziej zabezpieczony od czujnego oka władz pruskich, bo wyuczając się jej dosłownie na pamięć. Ci ludzie nie mieli wahań, wiedzieli, że tu los Polaków rozstrzyga się ostatecznie. Czyli nawet sam Roman Dmowski bardzo, bardzo w taki właśnie sposób szczegółowy przedstawił, że to Zofia Sokolnicka, kobieta, to ona w ten sposób działała. No mogło mu to szczególnie trudno przyjść, bo był dużym przeciwnikiem. Dokładnie, właśnie dlatego tutaj chciałabym to jeszcze podkreślić, że był przeciwnikiem, a jednak napisał takie ciepłe słowa bezpośrednio o Zofii Sokolnickiej.
Zofia Sokolnicka była również wybrana na delegatkę z powiatu poznańskiego do Sejmu Dzielnicowego. I to też jest bardzo ważna historia. Ten Sejm odbywał się między 3 a 5 grudnia 1918 roku w Poznaniu i wówczas powołano Naczelną Radę Ludową. To była jedyna legalna władza Polaków na terenie zaboru pruskiego i Sokolnicka pracowała wtedy w Komisji Szkolnej przy Radzie Ludowej w Poznaniu, w Komisji dla Spalszczania Szkolnictwa, w Wydziale Szkolnym Naczelnej Rady Ludowej. Tam przewodniczyła Komisji dla Szkolnictwa Średniego Żeńskiego. Mhm. Czyli widać było, że tak naprawdę tu mamy zakończenie I wojny światowej. Wiadomym jest, że już ta jej sprawa dotycząca przenoszenia tych informacji jest zakończona. Natomiast cały czas teraz działa politycznie, jeszcze przed tymi wyborami. Czy może ten wątek możemy jakoś jeszcze rozszerzyć? Myślę, że ta atmosfera Sejmu Dzielnicowego też była bardzo ważna. Też w nim się, jeśli dobrze pamiętam, też Wilczkowiakowa znalazła, która też jest ewenementem, bo jednak kobieta, która wtedy doszła daleko, musiała mieć dobry życiowy start, w takim sensie, że musiała pochodzić z rodziny, która jej umożliwiła jednak tą edukację. Franciszka Wilczkowiakowa natomiast pochodziła z rodziny, jej ojciec był niepiśmiennym chłopem, więc ten awans, jakiego ona dokonała, to jest w ogóle niewyobrażalny. I to taka dygresja, tutaj wracam do Sejmu Dzielnicowego, one tam były razem. I to była taka naprawdę atmosfera dla nich, myślę, bardzo budująca i może też dająca im taką siłę do dalszej uczestnictwa w tych zmianach, które się dokonywały, w kandydowaniu do Sejmu. Bo to wtedy, kiedy już Polska się tą niepodległością mogła cieszyć, no i Wielkopolska jeszcze nie wiedziała, co będzie z jej obywatelami, co będzie z, więc tym bardziej może tam ta energia i ta potrzeba działania i włączenia się była silna i jakoś te kobiety motywowała. A to, że ona też nie, no tej działalności wokół edukacji nie porzuciła nigdy. To, że ona potem weszła do polityki, to też nie znaczy, że ona potem się zajęła robieniem kariery politycznej, bo na cały czas tą edukacją się zajmowała. A bardzo mnie poruszył ten wątek, tutaj wracając jeszcze do konspiracyjnej edukacji, kiedy w Sejmie pojawiły się takie zapędy rozliczania nauczycieli, którzy nie dość w okresie Kulturkampfu walczyli o polskość, może jakoś szli na jakieś kompromisy, to Zofia podkreślała, jak ważne jest, żebyśmy nie byli tylko prokuratorami i sędziami, ale też psychologami i ludziom, którzy nie byli dość silni, żeby być bez skazy, żeby podawać rękę, żeby mogli dalej pracować teraz, a nie tylko ich potępiać. Więc to też jest taka bardzo mądra i bardzo, bardzo ważna, wydaje mi się, jej postawa i głos potem w tym powojennym, powojennym Sejmie. Pierwsze kobiety posłów nazywano, nie miano nazwy na nazwania ich posłami, czy posełkiniami, poślicami. I dlatego właśnie użyliśmy w tytule naszego spotkania hasło posełki. Ponieważ w ten sposób również wypowiadano się o paniach posełkach, posłankach, teraz byśmy powiedzieli, prawda? Tak. No to jest tak, że jak pojawia się jakieś nowe zjawisko, a kobieta w Sejmie była nowym zjawiskiem, język w sposób naturalny szuka sposobu na nazwanie tego zjawiska. I żeńskie formy, czyli feminatywy, były w powszechnym użyciu pod zaborami i w dwudziestoleciu, więc zupełnie naturalne było, że kiedy pojawiły się te żeńskie odpowiedniki posłów, nadano im żeńską nazwę i na początku język szukał właściwego słowa. Były posełki, właśnie posełkinie, co złośliwszy, jeśli używali słowa poślice. Oczywiście przyjęły się posłanki, ale no, posełki były tym pierwszym słowem, którymi nazywano te pierwsze kobiety w Sejmie. No i jak książka wyszła, to zauważyłam, że to słowo budzi duży opór i jakby całą dyskusję o tych żeńskich formach rozpoczyna. Wiele osób się oburzało, że no jak to przecież no, bez sensu z tymi żeńskimi nazwami, że przecież po co je używać, no pilotka to jest czapka, więc nie używajmy tego słowa, no a można powiedzieć, że pilot to jest urządzenie do obsługi telewizora i nie używajmy tego słowa w takim razie. Oczywiście są argumenty wynikające często z niewiedzy bądź złej woli. Wtedy te nazwy żeńskie były zupełnie naturalne i ich używano. I posełki były tak tą pierwszą taką przymiarką. Teraz mamy posłanki. Zofia Sokolnicka, będąc już
posłanką, posełką, można powiedzieć, zasiadała w Komisji Oświatowej i Komisji Budżetowej, ponieważ pomimo tego, że została posłanką, to jednak cały czas na jej sercu, w jej sercu była nauka, edukacja i praca nad młodzieżą i wspieranie nauki. Prawda? W tej mowy poselskiej, a było ich 7, to bodajże chyba ze 3 z nich dotyczyły właśnie złego uposażenia profesorów, adiunktów i tak naprawdę bardzo niskiej nauki, która jest tutaj u nas w Polsce. Tak. Porównywano się nawet do Niemiec, do Anglii, gdzie prawda, ta szkoła jest na wyższym poziomie. Prawda? Tak, no, często o tych kobietach w polityce, w Sejmie tak mówi się, że one się zajmowały właściwie takimi nieistotnymi sprawami, jak tam, nie wiem, kwestie socjalne i tak dalej. Zresztą sam Piłsudski mawiał, że on widzi świat sam z 10 piętra, tam te kobiety to z parteru, no ale ten parter to jest to, na czym się wszystko opiera. I edukacja była zdaniem Zofii taką sprawą. Ona podkreślała, że to nie od liczby armat będzie zależał pokój światowy, tylko po pierwsze od edukacji, po drugie od ekonomii. Ona bardzo podkreślała, że jej zdaniem każdy powinien jakiś chociaż podstaw ekonomii się nauczyć, bo to od tego naprawdę, jak czy zasypiemy tą przepaść między totalnym zbytkiem i totalną biedą, od tego zależy, czy ten pokój, który się właśnie zaczął, czy się utrzyma, czy nie. I edukacja jest tutaj podstawą, że no, jej koleżanka Irena Kosmowska dodawała, że armią analfabetów nie zbuduje się mocarstwa. Wszystkie one ubolewały nad tym, jak słabo dotowana jest nauka i jak bardzo to jest krótkowzroczna polityka. I tak, i Zofia się tym bardzo zajmowała, no chociaż to niespecjalnie znajdowało posłuch, ale wszystkie te kobiety bardzo podkreślały, jak bardzo to jest ważne. I ja, kiedy nad książką pracowałam, albo kiedy ona już wyszła, nie pamiętam, w każdym razie trwał strajk nauczycieli w Polsce i bardzo mnie uderzało, jak zbieżne były te argumenty, jak cały czas nie docenia się pracy nauczycieli, jak cały czas ją się bardzo nisko wycenia, też w sensie finansowym, a jak bardzo ona jest ważna, jak bardzo jest podstawą tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Zofia Sokolnicka kochała młodzież. Mam wrażenie, że ona kochała młodych ludzi, dzieci. Bardzo mi akurat utkwiły w pamięci przemówienia Zofii Sokolnickiej z tego pierwszego Sejmu Ustawodawczego, 7 przemówień, z 2 marca 1920 roku, kiedy ona mówiła: młodzież była zawsze ostoją i strażnicą polskości. Ona dźwigała na barkach swoich honor narodu, ona była zawsze żywym protestem przeciw rozbiorczym gwałtom i ich następstwom. Młodzież stawała w pierwszych szeregach obrońców ojczyzny, we wszystkich ruchach wolnościowych, w legionach i w powstaniach. Pomimo tego, że sama nie miała dzieci, bo zmarła bezpotomnie, to jednak bardzo dużo, w czasie nawet po I wojnie światowej, kiedy była posełką, bardzo dużo uwagi poświęcała młodzieży. Uważała, że tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, profesorowie nie są odpowiednio wynagradzani, nie ma tej edukacji rozwiniętej na tym poziomie, żeby można było tą młodzież edukować i nie angażować w sprawy polityczne, bo też uważała, że młodzież powinna się uczyć. Brakowało jej fizyków, inżynierów, pomimo tego, że wydawało się, że jest humanistką, nauczycielką, to jednak uważała, że te przedmioty ścisłe powinny być na dużo wyższym poziomie, prawda? No tak, ona tak no nie bez racji wspomniała w Sejmie podczas jednych z wystąpień, że właśnie miniona wojna światowa przekonała nas, jak bardzo chemia może decydować o losach świata, więc uczmy się chemii i uczmy się też innych przedmiotów i nie zaniedbujmy tego wszystkiego. Tak, ale to też jest jakiś też wspólny ich rys, ta edukacja, czy to kobiet, czy w ogóle, bo na przykład Zofia Moraczewska bardzo podkreślała, jak ważne jest uczenie kobiet mówić w sensie nie tylko takim metaforycznym, czyli znalezienie w sobie odwagi do zabierania głosu, co no, nie było łatwe, ale też takim czysto praktycznym, argumentować, tworzyć argumenty, prowadzić dyskusje. No, tego dziewczyn, kobiet nikt nie uczył, a to było bardzo ważne, żeby obronić swoje stanowisko, jakoś właśnie zawalczyć o swoje prawa. Z kolei Jadwiga Dziubińska, też koleżanka Zofii z Sejmu, ona całe życie poświęciła zakładaniu szkół wiejskich, przede wszystkim dla dziewcząt, ale nie tylko. Wiedząc, jak bardzo ważne jest to, żeby dać tym dziewczynom szansę na coś innego niż
pasienie krów od 5 roku życia, a potem rodzenie kolejnych dzieci. A nawet jeżeli, co oczywiście jest ważne i potrzebne, będą dalej pracować na wsi, to żeby to robiły, mając wiedzę, jak to robić, żeby ta praca była produktywna i sensowna. I zresztą Jadwiga Dziubińska, która była bardzo znaną postacią w ruchu ludowym, kiedy po pierwszej kadencji, kiedy udało jej się przeforsować ustawę o zakładaniu szkół żeńskich w każdym powiecie, miała powstać jedna szkoła męska i żeńska, ona odeszła z Sejmu, żeby te szkoły zakładać, to bardzo się jej koledzy dziwili, myśleli, że to jest jakaś kwestia ambicji, że za nisko ją umieścili na liście, więc może ona się obraziła i dlatego nie chce kandydować. Nie przyszło im do głowy, że ona po prostu chce robić robotę, chce działać. Zresztą Jadwiga, kiedy zaczęła już mocno chorować, dowiedziała się, że nie przysługuje jej emerytura, no bo kobiety przecież nie pracują, kobiety działają społecznie, no więc nikt jej nie będzie za to płacił. Na szczęście udało się wywalczyć dla niej emerytury, mimo to Jadwiga pracowała do ostatniego momentu swojego życia, bo dosłownie zmarła w pracy podczas zakładania kolejnej szkoły. Tak zresztą samo jak Zofia Sokolnicka, która pracowała do ostatniego momentu. Ona zmarła podczas drugiej kadencji Sejmu i już pod koniec zdaje się, że całkowicie straciła wzrok. Więc no, jej praca była heroiczna w pewnym sensie. Zofia Sokolnicka również była zaangażowana w tych pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach, Powiślu, także możemy na nią tak wieloetapowo i wielostronnie spojrzeć. Bo mówię, nie tylko tutaj działała jako nauczycielka z młodzieżą, z paniami, z kobietami, bo na nich też się angażowała, ale również właśnie tak narodowościowo, czyli właśnie Warmia, Mazury, Powiśle, Warmia, Mazury. Natomiast współpracowała też z Uniwersytetem Jagiellońskim, z profesorami. Tych profesorów sprowadzała też do Wielkopolski i były wykłady przecież przeznaczone właśnie dla młodzieży, dla kobiet, po to, żeby jednak edukować na takim wyższym poziomie i kobiety, dzieci, tak, młodzież. Także to też jest warte. No ona sama nie mogła studiować na takich równych prawach jeszcze na uniwersytecie. Ona odbyła kurs literatury i historii na UJ-cie, ale na zasadach takiej słuchaczki nadzwyczajnej, więc też to jest na pewno coś, czego bardzo chciała dla siebie i też wiedziała, jak to jest ważne. Chciała to potem umożliwiać innym. Zmarła 22 lutego 1927 roku. To była właściwie jeszcze młoda kobieta, bo 49 lat to jest taki wiek, kiedy wszystko jeszcze się dzieje, jeszcze można robić ciekawe rzeczy. W jej pogrzebie w Poznaniu uczestniczyła, można powiedzieć, śmietanka Wielkopolski, bo był Cyryl Ratajski, był również Sejda, o którym tutaj nie wspominałyśmy, a to jest też warto powiedzieć, że to był chyba jej nawet przyjaciel, bo oni działali na różnych polach. Na łamach Kuriera Poznańskiego ukazało się ogromne nekrologii. Nie tylko tego w tym czasie, kiedy zmarła, ale również po 10 latach. Także Władysław Sejda, który wtedy prowadził Kurier Poznański, chciał, żeby ta pamięć po Zofii Sokolnickiej była wieczna. Nawet tutaj w 1930 roku w gazecie, w czasopiśmie tym znajduje się informacja w Kurierze Poznańskim. Wśród tych, którzy przygotowali niepodległość Polski, złotymi głoskami jaśnieć będzie po wszystkie czasy imię kobiety, Wielkopolanki, zgasłej po trudach długiego dnia roboczego Zofii Sokolnickiej. I teraz możemy powiedzieć, że to taki trochę chichot przeszłości, prawda, że w 1930 roku, wydaje się tak niedawno, mówiono o niej, wiedział o niej każdy, wszyscy mówili o Zofii Sokolnickiej, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w Polsce. Natomiast teraz jest troszkę z tym gorzej, mam wrażenie, prawda? Jest tylko jedna, w Poznaniu jest tylko jedna malutka uliczka imienia Zofii Sokolnickiej. I tak dobrze, że jest, bo większość tych kobiet nie ma swoich ulic. I z tą pamięcią faktycznie jest kiepsko. Tak, to takie przekonanie, że przecież była tak zasłużona, że każdy będzie o niej pamiętał, było wyrażone bardzo z dużym przekonaniem. No a tu się okazuje, że nic z tego, że no, że o kobietach się nie pamięta, co też często wiąże się z takim problemem, z którym ja się bardzo często spotykałam podczas pracy nad książką, to znaczy, że kobiety same nie udokumentowują swojej pracy, nie zostawiają po sobie wspomnień, nie opisują tego, co robią, nie mówią o tym, co robią, nie chwalą się tym. Właśnie to jest bardzo ważne i tutaj akurat taką dominującą postacią w książce jest Zofia Moraczewska, która akurat po sobie dużo zostawiła, ale u niej też to wynikało z tego, że ona na początku chciała swojego męża upamiętnić i to, co on robi. Z czasem dała sobie też prawo do pisania o tym, co ona robi i przekonywała inne kobiety do tego. No tutaj w przypadku Zofii to też pewnie było utrudnione z powodu jej choroby,
Ale bardzo ważne jest to, było to, żeby te kobiety, oprócz tego, że dużo robiły, żeby też jakoś zostawiły potem ślad. Tego śladu często nie ma. Ja jak odkrywałam te kolejne postaci, ich niesamowicie ciekawe życiorysy, to byłam zdziwiona, że niemal ciekawsze rzeczy robi i że to jakieś mam super szczęście, ale potem sobie uświadomiłam, że to nie jest moje szczęście, tylko takich kobiet jest bardzo wiele, a o nich nie wiemy po prostu. Więc to, że na przykład Anna Anastazja Piasecka doczekała się niedawno swojego ronda, to już jest coś. To, że Zofia Sokolnicka ma tą ulicę, to świetnie, ale może miałaby jakąś szkołę na przykład swojego imienia albo jakieś inne upamiętnienie, by się jej na pewno należało, zważywszy na jej rolę w naszej historii. Pani Olgo, czy planuje Pani może kolejną książkę o kobietach? Tak, oczywiście. Czy może Pani rąbka tajemnicy jakiegoś tu na... Tak, no to jest historia takich bardzo uwikłanych w historię kobiet, bo to jest historia kobiet z samodzielnego batalionu imienia Emilii Plater, czyli jednostki, która była ewenementem, bo była jedyną jednostką kobiecą szkoloną do walki na froncie, powstałą w ramach Armii Berlinga, ale jedyną taką w ogóle. No i to są historie kobiet, które jako dziewczynki zostały zesłane z Kresów na Syberię, tam przeszły piekło, a potem z Armią Berlinga wróciły do Polski i bardzo tutaj, jak się łatwo domyślić, są różne uwikłania historyczne i różne zakręty losu i te ich biografie mnie teraz bardzo pochłonęły i te ich głosy bardzo bym chciała wydobyć. Pani Olgo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że może tutaj spotkamy się kolejny raz na przystanku Historia, żeby porozmawiać o kobietach, wielkopolankach być może, które znajdą się w Pani nowej książce. Bardzo dziękuję. Bardzo bym była szczęśliwa. Dziękuję bardzo.